Wyobraźcie sobie mały dom, gdzie 53 metry kwadratowe powierzchni macie do wykorzystania na parterze i tyle samo na piętrze, a całość możecie zaprojektować w 100% po swojemu. Właśnie takie domy powstają na osiedlu Azaliowym pod Poznaniem, gdzie przy pomocy projektanta każda rodzina samodzielnie aranżuje swoje wnętrze, więc możliwości jest naprawdę sporo. Dlatego zobaczycie, jak swój dom urządził Tomek, bohater dzisiejszego odcinka. Marzeniem Tomka i jego rodziny był mały, ale zarazem przestronny dom z ogrodem, oddzielną kuchnią w stylowym wydaniu i betonową posadzką na całej powierzchni parteru. W efekcie dwupoziomowy dom fotografa to minimalistyczna aranżacja ożywiona roślinami oraz zdjęciami. Mieszkając kiedyś na 40 metrach, chcieliśmy, żeby była to otwarta przestrzeń, żeby możliwe było wszystko ułożone jak najprościej. I no, żeby było między innymi funkcjonalne. I wydaje mi się, że im prościej, tym łatwiej się poruszać po tym domu. Można uzyskać więcej przestrzeni, nie ma takiego efektu zagracenia. Układ pomieszczeń na 106 metrach kwadratowych to autorski pomysł gospodarzy. Na filmie zobaczymy między innymi salon z wyjściem na taras i ogród, gabinet, oddzielną kuchnię i łazienkę z prysznicem. Drugą łazienkę z wanną i pralnią, a także trzy sypialnie znajdziemy na poddaszu. Całość cechuje prosta forma i oszczędna stylistyka. Beton od zawsze mi się podobał, zawsze to było jakieś takie małe nasze marzenie, dlatego postanowiliśmy, że posadzka będzie betonowa. No do tego pasują czarne elementy, rury pomalowane są też na czarno, czarne dodatki, elementy, wieszaki. Wszystko, co mogło być dodatkiem, jest koloru czarnego, żeby fajnie kontrastowało z szarością betonu. W taką kolorystykę wpisują się też ażurowe schody z drewna dębowego w ciemnym odcieniu oraz proste drewniane meble w jadalni. Wnętrze urządzone w duchu minimalizmu urozmaica energetyczna zieleń i oryginalne roślinne dekoracje nie wymagające żadnej pielęgnacji. Naturalne materiały, na przykład impregnowana celuloza, znajdują tu zresztą wiele zastosowań. Są z nich wykonane m.in. osłonki na doniczki. Przez 10 lat mieszkaliśmy w pokoju z aneksem i mamy po prostu dosyć kuchni w pokoju, w którym siedzi się, ogląda telewizję, człowiek chce się zrelaksować, a jak tu się zrelaksować, jak przyjemne zapachy z kuchni są. Dlatego postanowiliśmy, że kuchnia będzie tradycyjnie w osobnym pomieszczeniu, bez drzwi i no tutaj uważamy, że to jest bardziej standardowe niż aneksy, jakie są teraz w modzie prawdopodobnie. I cieszymy się, że jesteśmy tymi takimi jakby oldschoolowcami, którzy zostali przy kuchni w osobnym pomieszczeniu. Zarówno w przypadku zabudowy kuchni, jak i jej wyposażenia Tomek postawił na trwałe, wysokojakościowe materiały, takie jak kamienna deska do krojenia szefa kuchni lub czarne designerskie sprzęty. Wszystko po to, by było praktycznie na co dzień. Jeżeli chodzi o kuchnię, wykończenie jest tutaj matowe. Nauczeni doświadczeniem postanowiliśmy zrezygnować z połysku lub półmatu. Takie rozwiązanie jest łatwiejsze w późniejszym utrzymaniu. No jeżeli ktoś ma małe dzieci, będzie wiedział tutaj, o co chodzi. Blat został wykonany z imitacji kamienia, które pasuje do wykończenia kuchni i generalnie do tutaj wyglądu całego mieszkania. Zawsze mi się marzyło mieć biuro w domu. Udało się to zrealizować. Takich ważnych rzeczy. No ja chciałem mieć jasno w pokoju. Mam pokój od północno-zachodniej strony. Nie mam ostrego światła, które wpada do pokoju. Jest to małe, raczej skromne biuro. Natomiast no, jestem bardzo zadowolony, że nie muszę nigdzie dojeżdżać. Najdalej dojeżdżam z góry na dół, czyli z łóżka do biurka. Zarówno w biurze, jak i na całej powierzchni parteru, w tym nawet w pierwszej łazience z prysznicem, wylano posadzkę betonową, zyskując efekt jednolitej, spójnej przestrzeni. Z racji tego, że łazienka też jest wylana betonem, musieliśmy najpierw położyć płytki. Wszystko musiało być przygotowane praktycznie do stanu używalności. Następnie została wylana posadzka. Niewątpliwym plusem, zacznijmy od plusów, od tych lepszych rzeczy, jest to, że jest bardzo łatwa w sprzątaniu, bardzo łatwo zmywalna i naprawdę no, nawet mężczyźni pokochają zmywanie brudu z tej posadzki. Natomiast jeśli chodzi o minusy, jest ta posadzka podatna na zarysowania.
trzeba być delikatnym. Przy dwójce dzieci no jest tutaj nie lada wyzwanie przed nami. Cena takiej posadzki to około 15 tysięcy za 53 metry, czyli całość tutaj, całość dołu, włącznie z łazienką i wylaną specjalną żywicą pod prysznicem. Latem większość czasu rodzina spędza na powietrzu. Największym plusem tego tarasu jest to, że jest on zadaszony i można podczas deszczu wyjść i posiedzieć sobie na dworze. Nie trzeba się przejmować, że coś będzie padało na głowę. Czy jakiegoś urządzić jakiegoś grilla przy niekorzystnej pogodzie, jest to niebywały plus. Kolejnym plusem jest to, że podczas upalnych dni no taras pochłania tą ciepłotę i w domu naprawdę jest przyjemnie. Nie potrzeba, jeśli chodzi o dół klimatyzacji, można mieć pootwierane okna, na dole jest naprawdę przyjemnie. Zajrzyjmy do strefy prywatnej. Zamieniliśmy miejsce, w którym miała być sypialnia z łazienką, gdyż w początkowym etapie projektu okazało się, że łazienka będzie bardzo, bardzo duża i uzyskamy tam bardzo dużo niepotrzebnego miejsca. Natomiast no, później doszły kosmetyczne poprawki w kwestii powiększenia korytarza. Korytarzu zrobiło się przez to dużo miejsca kosztem niewielkiego pomniejszenia dwóch pomieszczeń. Zasięgając opinii znajomych, postanowiliśmy, że wanna będzie, natomiast nie będzie to wanna wolnostojąca. W poprzednim projekcie miał być też prysznic, no natomiast nie udało się tego zrealizować. Postanowiliśmy zostawić samą wannę, toaletę i umywalkę. Natomiast prysznic został przeniesiony na dół. Cena prezentowanego domu w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim podwyższonym wynosi 349 tysięcy złotych i obejmuje działkę o powierzchni 260 metrów kwadratowych. Przy wyborze domu skierowaliśmy się bliskością natury oraz możliwością łatwego dojazdu do centrum miasta. Bardzo dobrą opcją było również to, że mogliśmy sami zaprojektować sobie wygląd pomieszczeń. Mieszkając kiedyś na 40 metrach, doceniliśmy to, że posiada on ogród i no, możemy poczuć w nim odrobinę wolności oddechu od miasta.